Jak wynika ze sprawozdania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, w 2021 roku w dzielnicy Włochy znajdowało się 2109 lokali komunalnych. Inny dokument, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2025, stwierdza, że tylko 39% lokali oraz 17% budynków komunalnych w dzielnicy jest w stanie technicznym określanym jako dobry. Dodatkowo, co zaskakujące, nierzadko zdarzają się lokale bez dostępu do podstawowych obecnie mediów, takich jak bieżąca woda lub ogrzewanie. Na problem ten od wielu lat wskazuje Adam Siek, radny dzielnicy Włochy. Za mną jest budynek komunalny przy ulicy Chrobrego 7. Okazuje się, że w XXI wieku, w dzisiejszych czasach, można nie mieć w lokalu wody, można nie mieć ogrzewania i według tutejszych urzędników jest to całkiem zwyczajne, a nawet twierdzą, że można doprowadzić do tego budynku gaz i wodę, ale wyłącznie na ich potrzeby. Z drugiej strony tego budynku znajduje się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, gdzie codziennie pracują urzędnicy posiadający wszystkie te media i jak widać nie mający z tym problemu. Na domiar tego wszystkiego widzimy, że na budynku powstał mural. Okazuje się, że to też jest ważniejsza potrzeba od bieżącej wody czy też kanalizacji. Podnoszony przez radnego problem potwierdzają mieszkańcy budynku, którzy w obawie przed reakcją ze strony obecnego piętro niżej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami boją się wypowiedzieć wprost do kamery. To tak od 30 lat jak tutaj mieszkam, to ani wody, ani kanalizacji nie było możliwości podłączyć. Ogrzewania też nie mamy. I tak sobie w czterech ścianach żyjemy. Dodatkowo, jak wskazują lokatorzy, liczne wystąpienia o doprowadzenie do mieszkań tych samych mediów, które posiadają obecnie piętro niżej urzędnicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, kończyły się odmowami. Jak pisaliśmy podania, to były odmowy, że nie ma środków finansowych, że nie ma warunków technicznych na podłączenie wody i kanalizacji. Odrębnym problemem występującym w dzielnicy Włochy jest skromny zasób lokali komunalnych. Obecnie na listach osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu znajduje się ponad 150 rodzin, wśród których są rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, opuszczające dom dziecka lub ofiary przemocy domowej. Jednocześnie ostatnie nowe wielorodzinne budynki komunalne, m.in. przy ulicy Kleszczowej 22 lub Naukowej 4 i 6, powstały na przełomie lat 2007-2012. Problem niewystarczającego zasobu lokali komunalnych został dostrzeżony przez władze miasta w 2018 roku. W kampanii wyborczej na prezydenta miasta stołecznego Warszawy ówczesny kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski obiecał powstanie we Włochach do 2021 roku nowego budynku komunalnego. Niestety pomimo wygranych wyborów obietnica nawet nie doczekała się prób realizacji. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w najbliższych latach.